sortowaniu, bo mówiliśmy dotychczas o sortach typowo pod sprzedaż, ale to nie jedyny sposób tak naprawdę podchodzenia do bursztynu, który nam się udało wcześniej złożyć. No, jest na przykład sortowanie czysto pod wyrób. Tu znam człowieka, który współpracuje z jakąś pracownią, która wytwarza masowo różańce z bursztynu. No i on sortuje dla tej pracowni. Ma sort na krzyżyki i sort na oliwki, prawda? Czyli na te wszystkie składowe różańce. O co chodzi w takich sortach, prawda? Sorty na serduszka, czyli jakieś tam lekko płaskawe bursztyny trójkątne, prawda? No ale znowuż w jakichś tam normach wagowych są czasami kolor nie jest tak istotny, prawda? Są istotny kształt jest. O co chodzi w tego typu sortach? Żeby straty materiałowe były jak najmniejsze. Proszę sobie wyobrazić, przy cenach bursztynu takie grube korale kurpiowskie, czyli 27 sztuk, korale równe w kształcie kuli w kolorze kości słoniowej. Taka kulka, która ma od 3 do 3,8, 38 mm, prawda? To już największa kulka jaka jest, 27 sztuk. Trzeba założyć, że wybranie identycznych kul, bo trudno sobie wyobrazić, że z jednego kawałka bursztynu zrobi się ten kawał bursztynu by musiał mieć ze 2 kilo, prawda? Więcej, ze 3 kilo, prawda? Czyli to nie jest tak, że takie bursztyny się nie zdarzają, ale zdarzają się bardzo rzadko. Bardzo rzadko, prawda? Wśród bursztynów tak zwanych bałtyckich bardzo rzadko. Ukraiński, no jak powiedzieliśmy, nie do końca jest bursztyna, prawda? Jest inną kopalnią. Stosowany raczej w czymś innym niż biżuterii, prawda? Raczej w bibliotach te wielkie bryły. Usteckie bursztyny są grube, ale potłuczone często. Tam jest dużo kamienistych wybrzeży klifowych i faktycznie one na tych kamieniach często dostają. Nawet tam te kopalniane z Możdżanowa i tak dalej, one nie były takie wielkie wcale, prawda? I nie były wcale w tych pożądanych kolorach handlowych, powiedzmy. Rzadko w kolorze kości słoniowej, załóżmy, że takie korale. To sam surowiec, jak łatwo policzyć, jeżeli to robimy z bursztynów wielkości z frakcji 100 do 200. No tak, bo tutaj, żeby taką kulkę utoczyć, to już trzeba brać 100-gramowy bursztyn tak. do roboty. Tak, i tych kawałków, dokładnie widać. Około 30 potrzeba, prawda? 30, 31, prawda? Bo coś się rozleci, coś w obróbce. Niezależnie, czy on będzie szlifowany mechanicznie, czy ręcznie. Surowca potrzeba za jakieś 90 tysięcy, czy surowiec o wartości 90 do 100 tysięcy złotych. I teraz takie korale zdarzają się na polskim rynku, ja widziałem w sklepach, w porządnych sklepach, w galeriach, prawda, gdzieś tam sprzedawane. No to cena tego jest około 150 tysięcy złotych. Netto plus VAT. I to nic dziwnego, że to tyle kosztuje. Nic dziwnego, że to tyle kosztuje. Jak gdzieś kiedyś, nie powiem gdzie, jak i tak dalej, w jednym sklepie zestawione, prawda? Za 150 tysięcy złotych tego typu korale. I obok identyczne. Sprzedawane za 700. Prawda?
Tylko tamte były no, z presu, imitacją, prawda? No tak. Bardzo dobrą zresztą, no to ten, ale sprzedający, zresztą bardzo porządna firma, prawda? Zażartował z tego całego rynku, prawda, wystawiając to na wystawie sklepowej. No ale też jak rozumiem wyraźnie zaznaczył, które są, które. Tak, tak, to było jasne, prawda. Nie można powiedzieć, że wszyscy są nieuczciwi, prawda. Nie, no oczywiście. No, aczkolwiek jest... na pewno warto pamiętać o tym, że jeżeli już kupujecie biżuterię, bez względu na to, czy to jest bursztyn, czy to są inne kamienie szlachetne, czy kupujecie same kamienie szlachetne, na wszelkiego typu okazje przekraczające przeceny powyżej 10% bardzo trzeba zwracać uwagę. Właściwie w 99% przypadków uważam, że to są imitacje i ktoś próbuje was naciąć. Jakiekolwiek kamienie szlachetne by to nie były. Jeżeli są tańsze o 10% niż cena rynkowa, to lepiej odwrócić się napięcie i iść w swoją stronę, bo tak powiem, no szkoda pieniędzy. Po prostu. Po prostu. Ja nie rozumiem, jak srebro i złoto może być sprzedawane w wyrobie poniżej 70% taniej niż cena kruszcu. Niż cena kruszcu, prawda? To są akrobacje, prawda? Tak, są magicy. Są magicy, którzy sprzedają i tego oficjalnie ogłaszają się w prasie. Na wystawach sklepowych można na to zobaczyć przecież, to paranoja. Może się okazać, że potem jak dojdzie do wyceny bądź próby sprzedaży takiej biżuterii, to nikt nie będzie chciał tego kupić, albo tak. Odpowiednio wtedy parę słów, tak powiem, będzie można usłyszeć. Jest cała masa sztuczek po prostu, żeby taką cenę uzyskać, prawda? No to jest najczęściej ta biżuteria z Tajlandii, prawda? Ale wracając do bursztynu, prawda? Bursztyn może być sortowany w różny sposób, przenajróżniejszy. Są mody na bursztyn. No więc właśnie jakby kolejna sprawa to właściwie moda, która niedawno nastała na te żółte maty, tak? Tak. Stosunkowo niedawna w stosunku do żółtka, tego, jak, tak zwane, stosunkowo niedawna moda w stosunku do tego, jak dawno wykorzystywano bursztyn w biżuterii. Tak. I właściwie od zawsze było tak, że za najcenniejszy uważano bursztyn poza białym, bursztyny krystalicznie czyste. Tak. Które wbrew pozorom też są rzadkie. Często jest tak, że nawet jeżeli część jest przezroczysta, to gdzieś trafiają się mgiełki jakieś, być może pół mat, pół przezroczysty, tak żeby to się pięknie ułożyło, że mgiełkę masz w środku, że masz piękny kawałek tego przezroczystego bursztynu, przez który można tą mgiełkę oglądać, bądź to, co się tam w środku dzieje, to nie jest częste zjawisko, tak naprawdę w tym, co się udaje złowić. Nie każdy, ja tak patrzę z tego, co sam łowię, to grubo poniżej 10% to są bursztyny, które tak naprawdę potem mam ochotę wyszlifować ręcznie, właśnie w taki sposób, żeby z tego powstały jakieś okazy kolekcjonerskie, których ideą jest podziwianie po prostu tego bursztynu samego w sobie, tak? Nie używanie go potem już jako wyrobu biżuteryjnego, tylko posiadanie jakiegoś ładnego kawałka, który swoją urodą tak zachwyca, że wystarczy, że jest, tak? Że jest w kolekcji. Tak? No, to są przepiękne bursztyny z rosyjskiej kopalni plażowej, prawda? Tak zwane głębokie wzorzyste, prawda, maty o przepięknych wzorach, prawda. No te bursztyny sambijskie i tu na naszym wybrzeżu są bardzo podobne, prawda, z racji tam tego masowego wydobycia. Tych bursztynów pięknych jest tam z Rosji bardzo dużo, to ostatnio one w niewielkiej ilości są na polskim rynku, z jakichś starych zapasów, no trudno powiedzieć, jak one trafiają, ale są, prawda, ciągle na polskim rynku rosyjskich bursztyn. Ten wzorzysty bursztyn ma swoich miłośników, prawda, wielbicieli,
do których ja też należę, prawda? Uważam, że to są jedne z najpiękniejszych bursztynów. Tak samo to, co gdzieś przed chwilą rozmawialiśmy o bursztynach płomienistych. To, co kurpie nazywają ognikami, prawda? Tak, to jedne z najcenniejszych według kurpiów, to właśnie, czy kurpi, to właśnie były jedne z najcenniejszych odmian, to były te ogniste tak zwane według nich, czyli te takie, które miały w sobie takie wrażenie przechowywania ognia, tak? Ja kiedyś gdzieś w internecie parę razy użyłem nazwy płoministy. Gdzieś wynikało to z jakichś tam takich bardziej poetyckich historii niż ten. I o dziwo spostrzegłem, że 3 lata temu ta nazwa płoministy się przyjęła, prawda, na rynku, że to, co było dawniej tym kurpiowskim ognikiem, dzisiaj jest nazywane bursztynem płoministym. Jestem dumny z tego, że kolejną nazwę udało mi się na rynek wprowadzić, prawda? Aczkolwiek mówię, że handlowo faktycznie może przez to, że w Chinach bursztyn w dzisiejszych czasach jest kojarzony, że to musi być żółty mat, czyli takie żółtko. I dla Chińczyków najczęściej to jest bursztyn, a inny bursztyn to już niekoniecznie, nie wiadomo, czy to jest bursztyn. To z tego powodu to się stała najcenniejsza odmiana handlowa ostatnich lat, tak? Tak. Ale to wcale nie znaczy, że wcześniej tak było. Wcześniej czy w wyrobach, przede wszystkim maty, tak jak ja zwiedzając Muzeum Bursztynu w mieście Gdańsku, to z tego, co zauważyłem po wyrobach XVII, XVIII, XIX wiecznych, bursztyny matowe były używane do wyrobów użytkowych. Czyli na kurpiach zresztą bardzo podobnie. Fajki, szkatuły, gabinetowe różnego rodzaju jakieś przedmioty, kałamarze, nie kałamarze. Do tego były używane matowe bursztyny. Do mozaik, do łączenia w różny sposób. Natomiast do wyrobu, tak jak księżny słupskiej korali, czy do jakichś jubilerskich wyrobów od wieków, już od Etrusków i wcześniej używano przezroczystego, tego krystalicznie przezroczystego bursztynu. To znaczy, jeszcze raz, nazwa szklak, ona też się przesunęła w ostatnich latach. Nazwa szklak dotyczyła bursztynów w zasadzie w kolorze szkła, czyli bezbarwnych, no tak. Gdzie tylko powierzchnia była, prawda, jakaś barwna. Są warunki geologiczne do naturalnego sklarowania bursztynu, czyli pozbawienia go struktury pienistej i w sposób naturalny to się dzieje, prawda? No i barwy. No jest dokładnie przezroczysty. Przykładem są, że soczewki wyrabiano z bursztynu, prawda? Zachowały się w muzeach lupy, na przykład do szukania zresztą owadów w bursztynie, prawda? Zbudowane z bursztynu, prawda? Gdzieś tam w kolekcjach królewskich, nie wiem, czy królów duńskich, nie ma tych lup akurat, nie pamiętam po prostu. One dzisiaj zmatowiały, ale kiedyś były zupełnie przejrzyste. Fotograf tutaj z Mierzei zrobił zdjęcia przy pomocy obiektywu bursztynowego, prawda? Wykonał taką soczewkę. Soczewkę, prawda, zamontowano w aparacie fotograficznym i sfotografowano. To są możliwe. I nazwa szklak oznacza dzisiaj kompletnie coś innego. Tak, bursztyn krystalicznie przezroczysty, a nie bursztyn bezbarwny. Tak? Bezbarwny, prawda? Ale to być może również dlatego, że bursztyn ma takie właściwości jak najcenniejsze kamienie szlachetne i jak szpat, czyli ten taki kryształ górski, islandzki, który też był używany do wyrobu różnego rodzaju soczewek. Ma doskonałą świetlistość, taką jak właściwie chyba tylko szafiry, kunzyty i brylanty. Większość kamieni kolorowych szlachetnych jednak wpada, ma taki ciemny poblask, to czy turmaliny, czy nawet szmaragdy, beryle różnego rodzaju, po prostu nie potrafią oddawać, nawet pomimo najdoskonalszych szlifów, aż tak dużo światła, bo już tym nawet nieoszlifowany
po prostu jakby tym światłem promienieje na zewnątrz, tak? I to jest cecha najpiękniejszych, najlepszych kamieni szlachetnych. Bursztyn płomienisty, ten, który tak poruszany w ręku, czy ruchomym światłem oświetlany, płonie płomieniem w środku. Tak, widać, że tam jest płomyk. To jest coś niewiarygodnego. Życia, tak, jakiegoś żywego, tak naprawdę żywego kamienia. Tak. Jest to zjawisko tak piękne, że nieporównywalne z jakimkolwiek innym kamieniem na świecie, który jakby ten. Wojtek jest szczególnym znawcą tychże bursztynów, bo jest miłośnikiem właśnie tych bursztynów przezroczystych, z mgiełkami i tak dalej, i szlifując je ręcznie, nie używając żadnych mechanicznych narzędzi. Do zrywania kory, ale to równie dobrze mógłbym używać scyzoryka. No, tak. Ja używam wiertła diamentowego po prostu na dremelu. To jest jedyna różnica pomiędzy tym, co się robiło od wieków, a czego ja w tej chwili używam. I wydobywa te wszystkie zapomniane, niezauważane elementy piękna bursztynu. Bo to mi się w ogóle wydaje, że to powinien być osobny sort, tak? Że te najpiękniejsze okazy dla mnie kolekcjonerskie, ja właśnie takich staram się wyszukiwać, powinny być ręcznie przygotowane, nie obrabiane w żadną konkretną formę symetryczną czy bryłę, tylko tak jak ten bursztyn przyszedł z morza i pokazuje nam swoją urodę, tą swoją formą i tym, co ma w środku, no to tylko trzeba to lekko odsłonić i pokazać po prostu, tak? On tą urodę ma własną w środku i obroni się sam, więc tam nie trzeba już kombinować. Ale no i jeszcze bursztyny w ręcznym szlifie mają jakąś taką magiczną moc energetyczną. To jest bardzo charakterystyczne, że bursztyny, które zostały oszlifowane w bębnach, kaposzoniarkach, patefonach, Bóg wie czym, prawda? One są w dotyku bardzo często martwe. Też mam wrażenie, że w momencie, w którym, wiesz, to jednak obrabia ludzka ręka. Jeżeli druga ludzka ręka tego dotyka, to jest tak, że po prostu gdzieś czuć ten dotyk. Nie? Nawet bym to rozszerzył, że jeżeli weźmiemy przedmioty w ogóle wykonywane ręcznie, to one mają zupełnie inną przyjemność dotykania niż przedmioty wykonane maszynowo, z formy, na masową skalę. No, nie wiem, czy nie można tego aż tak wiedzieć. Tak jak przedmioty z pracowni Lucjana Myrty, prawda? Tam ciągły jest spór o estetykę, prawda, tychże wyrobów, ale nikt nie powie, nawet jeżeli on gdzieś w jakichś elementach klarowanego bursztynu jego pracownia użyła, bo to z technicznych jakichś czasów nie wynikało, prawda? Czy jakiś bursztyn wykąpano w cyanopanie z jakiegoś powodu, powiedzmy, co raczej nie jest możliwe. Doklejono raczej rzeźbie twarz, prawda? To tak. Czy sklejono dwie mniejsze bryły, większą bryłę, żeby coś wyrzeźbić, prawda? Samo przebywanie przy skarbach Lucjana Myrty powoduje i to ręczne wykonanie całości powoduje sympatię do tych przedmiotów tak wielką, jaką możemy mieć tylko do drugiego człowieka. No więc właśnie to jest ten wysiłek, te godziny pracy poświęcone na to, wiesz. To jest tak samo Piotrze, z twoją biżuterią, wiesz, ona jest robiona też ręcznie. Tak naprawdę. No ja się wspomagam narzędziami, prawda? Być może przy szlifie elementów, ale tak naprawdę to nie jest tak, że jakaś maszynka za ciebie robi te kolejne kolczyki, czy kolejne wisiorki, kolejne coś tam, i to jest wszystko takie same, nie? Każdy ma własną duszę, każdy jest. No bo u mnie są projekty, projekty bardzo często są, jeżeli ja znam osobę, która ma nosić
Ja nigdy nie chcę tego powiedzieć, prawda, tej osobie, że ten, to ja wolę powiedzieć, pasuje pani, nie pasuje, prawda. Ale jeżeli ja widzę osobę, dla której mam zrobić biżuterię, rodzi się jakiś tam projekt, jest pomysł, jest rysunek, są bursztyny dopasowane do projektu, czy czasami odwrotnie, jest bursztyn, który pasuje do tej osoby i ja robię projekt, na ten na przykład ostatnio w jakichś takich dyskusjach dopasowując do konkretnej osoby. Wymyśliłem kolejną nazwę dla bursztyn, prawda? Bursztyn tygrysi, prawda? Na rodzaj bursztynu to jest tak zwana krówka, czyli bursztyn taki czerwono-żółty, brązowo-żółty, z tym, że zanieczyszczony żużlem. Czyli jak się przygląda temu bursztynowi, to dokładnie widać umaszczenie tygrysa syberyjskiego. No właśnie. I takie rzeczy się w bursztynie używają. Tak. Zdarzają. I znowuż z jakimiś historiami związane uznaje, że tej osobie na przykład pasuje ten bursztyn. Zresztą liczę na to, że ta osoba kupi ode mnie ten bursztyn, prawda? To ten, tak. Także tak to wygląda. Są sorty handlowe, są sorty komercyjne, ale prawda jest taka, że jak już nałowicie sobie trochę tego materiału, któryś z tych kamyków się do was uśmiechnie, któryś z tych kamyków będzie do was gadał. Ja tak naprawdę też wybieram pod tym kątem te kamienie, z którymi się dalej, które dalej poddaję obróbce, ponieważ ta obróbka jest wielogodzinna i dużo czasu będę musiał z nimi spędzić. To wybieram te kamienie, które do mnie mówią, dlatego że ja wtedy mam przyjemność przebywania podczas pracy z nimi. To jest może trochę inne podejście niż twoje. I jak widzicie, dwóch ludzi, obydwaj zajmujemy się bursztynem, każdy ma inne podejście. Może się okazać, że wy również, jak złapiecie tego bakcyla, to też traficie na swoje własne podejście i ono też będzie całkowicie uprawnione, tak? Dlatego nie będzie się mieściło w normach handlowych. Nie będzie się mieściło w normach i o to chodzi. No. Nie musimy się mieścić w normach, tak samo jak w normach tak naprawdę nie mieści się bursztyn, bo ani do końca nie wiadomo, co to za substancja. Wiadomo, jakie są pierwiastki, ale te składy tych pierwiastków to w ogóle zapomnieć. Kolorów milion. Kształtów podobnie, wielkości, rodzajów, tego co się znajduje w środku, też niezliczona ilość. Temat rzeka, krótko mówiąc. No, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze dalej w następnych odcinkach, gdzie po prostu pokażemy, jak ten bursztyn się obrabia. I obrabia, i może pokażemy jakieś okazy, żeby coś bliżej namacalnie powiedzieć, bo tak naprawdę tutaj to było mocne teoretyzowanie, wiele godzin, ale mam nadzieję, że wyciągniecie dla siebie z tego jakąś naukę. Mam nadzieję, że pomogliśmy wam chociaż trochę. Przede wszystkim z łowieniem bursztynu. Z łowieniem bursztynu i z tym, co z nim potem dalej począć. Czyli zwróćcie uwagę na to, że my nie kręcimy kolejnego filmu, reportażu z połowu bursztynu, który... Nie, dobrego reportażu z połowu bursztynu się nie ma, prawie nie da nakręcić. To jest inna sprawa. Ważna jest dla nas w tym materiale wiedza teoretyczna, która być może pomoże wam w szybszym złowieniu waszego ukochanego bursztynu, waszego ulubionego kawałka. Czego wam życzymy. Dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia na plaży. Do zobaczenia na plaży, tak. Jeśli podobał wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu.
Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu. I to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.